W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Usiądźmy, bo ksiądz Piotr ma kilka stron. Jedną stronę. Dostojewski w jednej ze swoich powieści pisze, że wobec zła możemy zastosować dwie drogi. Na zło odpowiedzieć złem lub na zło odpowiedzieć pokorną drogą miłości. Radziłbym wszystkim wybierać tę drugą, mówi Dostojewski. A zatem przychodzimy dzisiaj po raz pierwszy w roku akademickim na naszą uczelnię, Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną imieniem błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, aby jako ludzie młodzi rozpocząć szlif naszego umysłu i naszego ducha. Przychodzimy jako społeczność akademicka na Eucharystię, aby zrozumieć, że potrzebujemy wewnętrznej mocy i łaski Jezusa, aby dokonać rozdarcia naszego schematu myślenia, dość często zamkniętego na nas samych. Przychodzimy jako wspólnota, aby pracować nad tym, by myśleć dobrze, gdyż tylko wtedy mamy początek moralności. Chciałbym na początku naszej modlitwy Eucharystią powitać, a zarazem podziękować księdzu arcybiskupowi Adamowi Szalowi za to, że przybył na naszą uczelnię jako pasterz, aby umacniać nas w wierze, abyśmy jako ludzie wiary nie zagubili zadziwienia się pięknem Boga. Księże arcybiskupie, módl się dzisiaj za nas, aby Pan Jezus posłał nam swojego ducha, który umocni to, co w nas słabe, złamie w nas to, co jest w nas harde i napełni nas darem rozumu i mądrości, abyśmy wszyscy mogli wybierać pokorną drogę miłości. Witam wszystkich kapłanów na czele z księdzem archiprezbiterem, księżmi dziekanami, księżmi profesorami. Witam księdza Krzysztofa Błażejewskiego, proboszcza konkatedry Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego w Jarosławiu. W sposób szczególny witam i pozdrawiam jego magnificencję, pana rektora, profesora nadzwyczajnego, doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana wraz z prorektorami, panem kanclerzem. Witam Prześwietny Senat Uczelni oraz Konwent. Dziękuję wam za to, że zatroszczyliście się o to, aby nasza uczelnia mogła rozpocząć nowy rok akademicki od powabu, uroku i wdzięku nieba, gdyż to jest tylko Eucharystia, albo aż Eucharystia. Szanowni wykładowcy, których witam bardzo serdecznie, naszej uczelni, według waszych tytułów i godności życzę, abyście jak Jezus umieli zachwycić studentów, którzy powracając do swoich domów będą pogłębiać jeszcze bardziej wiedzę, którą im przekazujecie. Piękno to nie tylko dzieło sztuki, ale jak powie kardynał Ravasi, to także siła równości, wolności i braterstwa. Zatem witam wszystkich zaproszonych gości, rektorów, zaprzyjaźnionych uczelni, profesorów, władze wojewódzkie, witam panią poseł, władze powiatowe czy władze naszego miasta Jarosławia oraz wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Panów generałów, witam również wszystkich panów komendantów Straży Pożarnej i Policji. Ksiądz nasz patron, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz mawiał, nie dość jest rządzić, kierować dziećmi tak, jak się manewruje pułkami żołnierzy na prawo i na lewo. Trzeba je poznać, rozumieć, ocenić, pozwolić im rozwijać swobodnie swój umysł. Bo to jest uczelnia. Witam wszystkich studentów naszej Alma Mater, którym chciałbym powiedzieć, że jesteście drogocenną perłą, którą rektorzy, profesorowie, duszpasterze poszukujemy, aby oczyścić i dać Polsce.
Na koniec pragnę powitać i serdecznie podziękować naszej wspólnocie osób pracujących w administracji, zastęp ludzi, którzy pracują w cichości i skrytości biur, aby nasza Alma Mater mogła funkcjonować. Na koniec zapraszam wszystkich, aby czas modlitwy był spotkaniem z Bogiem, który jest mocą i mądrością. Bardzo proszę księdza arcybiskupa o przewodniczenie naszej modlitwie. Drodzy bracia i siostry, wspomniany przez księdza Piotra Dostojewski napisał kiedyś, że świat zostanie zbawiony przez piękno. Można dopowiedzieć także w świetle dzisiejszej Ewangelii, że świat zostanie zbawiony przez piękno miłości. O tę miłość mamy się starać, podobnie jak czynił to patron uczelni, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Po tym pięknym prowadzeniu przeprośmy Pana Boga za nasze niewierności, abyśmy byli wierni przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który przez Twoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, o wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, niech Duch Święty, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi nas do poznania wszelkiej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Oh.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię, różną od tej wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam, kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Oto Słowo Boże. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: dobrze odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go ograbili, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim, drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy pracownicy naukowi i wychowawcy, pracownicy administracji z magnificencją panem rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu na czele, szanowni zaproszeni goście, drodzy studenci, drodzy bracia i siostry. Bardzo malowniczo dzisiaj święty Łukasz opisał scenę, która jest bardzo charakterystyczna i bardzo odpowiada dzisiejszej naszej uroczystości z wielu względów. Bo to bohater dzisiejszej Ewangelii Świętej, stojący przed Chrystusem, jest reprezentantem wielu ludzi, którzy szukało Chrystusa i szuka Chrystusa i szuka odpowiedzi, których udzielić może Chrystus. W sposób duchowy Chrystusa szukało wielu ludzi Starego Testamentu. Oni intuicyjnie czekali na przyjście zapowiadanego Zbawiciela świata. A w sposób fizyczny, dosłownie, szukało Jezusa w ciągu jego ziemskiego życia wielu ludzi. Nie tylko król Herod po to, żeby go zabić, ale także i ci, którzy przyszli po to, aby mu się pokłonić jako dziecięciu. Potem szukała Jezusa Maryja z Józefem, gdy miał 12 lat i zagubił się w świątyni jerozolimskiej. A w czasie publicznej działalności Chrystusa do niego przychodziło wielu ludzi z różnymi problemami. Także z tymi, które nazywamy egzystencjalnymi, czyli dotyczącymi sensu życia. Święty Jan Paweł II tak bardzo lubił przytaczać opis ewangeliczny, kiedy młody człowiek przyszedł do Jezusa, targany wewnętrzną potrzebą, i zadał mu pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby zdobyć życie wieczne? Pewną odmianą tego pytania jest dzisiejszy bohater, uczony w piśmie, uczony, który zapewne już z wielu źródeł mądrości czerpał, i zadał mu pytanie bardzo podobne: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I w ten sposób rozpoczęła się katecheza, która polegała na tym, by zaktywizować ucznia, tego uczonego, który zadał pytanie: co czytasz, czyli
skierował go do pracy naukowej, do pracy związanej z samodzielnym odszukiwaniem odpowiedzi na nurtujące go pytanie. I on odpowiedział bardzo ładnie, bardzo poprawnie, tak poprawnie, że Chrystus pochwalił tego anonimowego uczonego w piśmie. Pochwalił za to, że on sam nosi w sobie przekonanie, że istotą życia człowieka jest wierność wewnętrznemu głosowi, głosowi sumienia, skodyfikowanemu w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, później Nowego Testamentu, a także już Starego Testamentu chodzi o przekazanie miłości, o przekazanie miłości bliźniego. Przykazanie, które jest jedną z możliwych dróg do podjęcia przez człowieka. I zaraz potem nastąpiło pytanie, które w jakimś sensie usprawiedliwiało postawę tego uczonego w piśmie. Ewangelista dnia dzisiejszego mówi, że chcąc się usprawiedliwić może z zadawanego pytania, a może chcąc się usprawiedliwić odnośnie do prowadzonego przez niego życia, uczony w piśmie zadał pytanie, kto jest moim bliźnim? Wtedy Pan Jezus opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o tym człowieku, który tak bardzo otworzył swoje serce dla potrzebującego człowieka. Trzeba zaznaczyć, że otworzył serce dla człowieka szczególnie trudnego dla tego Samarytanina, bo był to wróg wobec tego, który szedł naprzeciw w swoich sprawach. Był to wróg, który zasługiwał na to, żeby go minąć, po ludzku sądząc. A jednak miłosierny Samarytanin zatrzymał się i zajął się w sposób tak bardzo, bardzo oryginalny, bardzo chrześcijański, można powiedzieć. Podjął działanie, miał odwagę się zatrzymać, umiał udzielić pomocy, umiał pokazać, że trzeba pokonywać wiele barier, aby być blisko drugiego człowieka. Posłużył się nawet czymś, co można by powiedzieć było heroicznym. Mianowicie pozostawił go w tej gospodzie, w tym miejscu, które uważał, że będzie bezpieczne dla poranionego i zagwarantował, że roztoczy nad nim opiekę taką długofalową. Gdy będę wracał, jeszcze oddam to, co dasz na jego utrzymanie. Możemy powiedzieć, że w ciągu naszego życia uczymy się, powinniśmy uczyć się właśnie takiej wrażliwości na potrzebującego człowieka. To pierwszą szkołą, w której uczymy się takiej postawy, jest przede wszystkim rodzina. Dobra rodzina uczy od małego dziecka takiej postawy polegającej na wrażliwości wobec drugiego człowieka. Jakże wzruszające jest czasami, kiedy obserwujemy rodziców prowadzących kilkuletnie dziecko i mamę, która wkłada jakiś pieniążek do dłoni tego dziecka po to, aby podeszło i dało proszącemu o pomoc. To drobiazg, ktoś powie. Rzeczywiście to jest drobiazg, ale jest to bardzo ważny element wychowawczy. Potem przychodzi szkoła, w której uczymy się nie tylko rzeczy intelektualnych, ale także wyrabiamy w sobie postawy. I od takiej formacji, tej dwustronnej i intelektualnej, ale także i osobowej, nie jest wolny uniwersytet, szkoła wyższa. Mamy w tym roku miłosierdzia uzmysłowić sobie, że jest to droga, która stanowi o wielkości naszej ludzkiej godności, o wielkości naszego oblicza chrześcijańskiego. Dzisiejszy świat, jak wiemy dobrze z autopsji, stawia przed nami wiele oszałamiających nieraz ofert. Są one niczym świat reklam bardzo pociągające, atrakcyjne, gwarantujące nam niemal automatycznie szczęście, niemalże za dotknięciem różdżki. Kiedy kupimy jakiś produkt, kiedy zainwestujemy w taką czy inną rzecz, to reklamy nam proponują od razu szczęście bez końca. Okazuje się, że świat reklam ma bardzo krótką perspektywę i po może chwilowym jakimś zadowoleniu, radości wchodzimy w świat pustki i świat, który
który powoduje, że jesteśmy sfrustrowani. Zapewne święty Paweł, autor przepięknego fragmentu zaczerpniętego z listu do Galatów, miał przed sobą wiele ofert. Był przecież też uczonym w piśmie, szanowanym, cenionym, bardzo gorliwym w zwalczaniu chrześcijan. Szukał, więził, prześladował chrześcijan. Byli mu niewygodni, może dlatego, że zdawał sobie sprawę, że jeżeli uwierzy w Chrystusa, będzie musiał zmienić swoje życie. I zmienił swoje życie. Zmienił tak bardzo, że z prześladowcy stał się gorliwym ewangelizatorem. Nawrócił się, zaufał Bożemu miłosierdziu. W dzisiejszym pierwszym czytaniu, we wspomnianym fragmencie listu do Galatów, patrzymy na podobno stosunkowo niewielkiego wzrostu świętego Pawła, który jest bardzo zdenerwowany, bardzo emocjonalnie nastawiony do autorów listu, który pisał. Mianowicie dowiedział się, że wśród chrześcijan, wśród wierzących w Ewangelię są ludzie tacy, którzy trochę obniżają wymagania Ewangelii. Mają jakby swoją Ewangelię, jakby swój świat, świat powiedzielibyśmy dzisiaj reklam, który ich pociągał, który mówił, że mogą być chrześcijaninami trochę mniej gorliwymi. I zawrzało serce w postaci, w osobie świętego Pawła, mówił, gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Nie ma innej Ewangelii niż ta, którą wam głosimy. Jest to bardzo mocne stwierdzenie, aktualne także i do dzisiaj, bo i w chrześcijaństwie, i w każdej innej religii są ludzie, którzy są bardzo gorliwi, którzy są bardzo konkretni i zdecydowani w respektowaniu wymagań Ewangelii, wymagań dekalogu. Są też i tacy, którzy jakby obniżają poziom i rozwadniają Ewangelię. Mogą być przecież różne drogi, na które jesteśmy zaproszeni i wezwani. Patron uczelni jarosławskiej, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, w swojej młodości też miał wiele ofert, które były przed młodym człowiekiem. One były inne od tych, które są dzisiaj. Nie było tak rozbudowanego świata reklam jak dzisiaj, nie było takich nowinek technicznych jak są dzisiaj, ale również wówczas były okazje do tego, aby żyć swoim życiem, niekoniecznie licząc się z Panem Bogiem. Jak wiemy, w swojej młodości ksiądz Bronisław Markiewicz miał taki okres zafascynowania się nowoczesnością, pozytywistycznym patrzeniem na świat, budowaniem życia w oparciu o swoje własne aspiracje i siły. Ale i w jego życiu, podobnie jak w życiu świętego Pawła, nastąpił moment i nawrócenie i zwrócenie się całym sercem ku Chrystusowi, ku tej jedynej Ewangelii, ku dekalogowi. I on jakby w sposób autentyczny i dosłowny stał się miłosiernym Samarytaninem, uważając, że rzeczywiście świat będzie zbawiony nie tylko przez piękno różnych dzieł artystycznych, ale przez piękno miłości, które jest w sercu człowieka, które powinno być w sercu chrześcijanina. I on w sposób dosłowny pochylał się nad potrzebującymi, młodymi ludźmi, uważając, że zainteresowanie się nimi powinno polegać nie tylko na zabezpieczeniu źródeł utrzymania, nad tym, żeby mieli co jeść i gdzie mieszkać. Chodziło także i o wychowanie, o to, aby pokazać im prawdziwą drogę, drogę do prawdziwego szczęścia, nie tego ułudnego, tego, które trwa krótko, ale do prawdziwego szczęścia. Jeżeli dzisiaj chcemy formować młodego człowieka, także i w tej uczelni, to dobrze jest właśnie na początku roku akademickiego, inaugurując rok akademicki, patrząc na patrona, a przede wszystkim patrząc na Ewangelię, która tak się złożyło, akurat taka przypada na dzień dzisiejszy, słuchając świętego Pawła, warto jest uzmysłowić sobie, aby iść drogą takiej autentycznej wierności
zasadom chrześcijańskiego stylu życia, zasadom podanym nam przez Ewangelię. Ewangelia dzisiejszego dnia kończy się bardzo pięknie i zobowiązująco. Chrystus mówi do swoich słuchaczy, a szczególnie do tego uczonego, który zadał mu pytanie, co czynić, jak czynić. Idź i ty, czyń podobnie. Czyli ty też bądź miłosiernym Samarytaninem. Pytałem przed homilią księdza Piotra, bo nie zdążyłem zapytać władz uczelnianych, czy jest w uczelni kierunek, który zajmuje się opieką socjalną, kwestiami społecznymi, i on mi kiwnął głową, że jest. Więc bardzo się cieszę, że uczelnia przygotowuje także ludzi wrażliwych do opieki nad ludźmi potrzebującymi, nad tymi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i którzy są w jakiś sposób powierzeni naszej opiece. To dobrze, że są też studenci, którzy są gotowi podjąć taką pracę w naszym społeczeństwie i niejako w naszym imieniu i w swoim oczywiście być miłosiernymi Samarytaninami. A więc pamiętajmy, nie ma innej Ewangelii niż głosi Chrystus, Ewangelii wynikającej z dekalogu, Ewangelii, która od nas czegoś wymaga, ale też ta Ewangelia nieuchronnie prowadzi do praktyki miłości miłosiernej, podobnej jak czynił to Samarytanin dzisiejszej Ewangelii Świętej. Jest to wezwanie, abyśmy my też czynili podobnie według swoich możliwości, według tego miejsca, w którym zostaliśmy postawieni przez opatrzność Bożą. Anegdotkę na końcu opowiem, taką współpracującą z dzisiejszą Ewangelią. Pewien uczony mąż, bardzo pobożny, widział otaczającą go biedę, różne problemy i buntował się przeciwko Panu Bogu, że Pan Bóg jest taki niewrażliwy, bo dziecko chore jest, cierpi, bo dziecko nie ma opieki, bo młody człowiek jest bez opieki, bo starszy człowiek. Kiedy się buntował i wreszcie po kilku dniach Pan Bóg mu się objawił i mówi, dlaczego się buntujesz? No bo on odpowiedział, bo tyle niesprawiedliwości, krzywdy. Przecież postawiłem ciebie tam przy tym dziecku, żebyś mu pomógł. Nas też Pan Bóg postawił, żeby pomóc drugiemu człowiekowi jak miłosiernego Samarytanina. Amen. Powstańmy. Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i dlatego każdy człowiek jest niepowtarzalną osobą, która potrafi myśleć, kochać, marzyć i tęsknić. W pierwszym dniu nowego roku akademickiego z ufnością skierujmy modlitwy i prośby do Boga, który jest naszym niezawodnym przyjacielem i naszym najwspanialszym wychowawcą. Bóg jest początkiem oraz sensem całej rzeczywistości. Módlmy się za papieża Franciszka, a także za biskupów, szczególnie za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Adama, kapłanów i duszpasterzy, by pomagali nam zachwycać się stworzoną przez Boga rzeczywistością i by przypominali o tym, że ta ziemia jest dla nas jedyną drogą do nieba. Ciebie prosimy. Bóg nie tylko kocha, ale też rozumie każdego człowieka. Módlmy się za naszych rodziców i wykładowców, aby mieli odwagę proponować nam wyłącznie najpiękniejszy sposób postępowania i uczyli nas budowania takich więzi, które chronione są miłością, prawdą i odpowiedzialnością. Ciebie prosimy. Bóg jest przyjacielem, który obdarzył nas darem życia i który przynosi nam niezawodną radość. Módlmy się za ludzi młodych, którzy zabijają w sobie życie i nadzieję, gdyż czynią to, co łatwiejsze, zamiast tego, co wartościowsze, aby odżyła w nich tęsknota za życiem w radości dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bóg marzy o tym, byśmy byli coraz bardziej podobni do Niego. Módlmy się za Pana Rektora, prorektorów, wykładowców, aby mówili nam prawdę o naszym postępowaniu i aby nas mądrze kochali, gdyż tylko wtedy każdy z nas może codziennie stawać się większym od samego siebie.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bóg tęskni za każdym człowiekiem, gdyż stworzył nas z miłości. Módlmy się za zmarłych rektorów, wykładowców, duszpasterzy i pracowników administracji naszej uczelni, a także za zmarłych studentów naszej uczelni, aby spełniły się ich marzenia o życiu wiecznej miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Bóg kocha nas w taki sposób, byśmy uczyli się od Niego kochać. Módlmy się za nas samych, byśmy byli tak dobrzy, aby dojrzale kochać wszystkich ludzi, a jednocześnie tak mądrzy, by osobiście wiązać się z tymi, którzy też potrafią kochać. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, przyjacielu człowieka, Ty chcesz, aby każdy z nas chronił w sobie i rozwijał Twój świat dobra, prawdy i piękna. Ty jesteś naszym wychowawcą, a także wychowawcą naszych wykładowców. Pomóż nam tak mądrze i szlachetnie przeżyć rozpoczynający się rok akademicki, abyśmy stawali się nieskazitelni jak gołębie i sprytni jak węże. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na rzecz i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij z upodobaniem ofiarę, którą z radością składamy na początku roku nauki. I spraw, abyśmy cały rok przeżyli w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. O Boże, to i sprawiedliwe. Za
prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty w każdym czasie udziela swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymujesz swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na prawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę.
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Adama, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy swojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam radować wieczną chwałą Twoją. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Do Komunii Świętej przez środek naszej kaplicy można przystąpić. Znakiem rozpoznawalnym będą ręce skrzyżowane na piersi. Oh,
módlmy się. Wszechmogący Boże, na uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas chlebem żywym i ciałem Chrystusa. Kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii, abyśmy szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ekscelencje, księże arcybiskupie, czcigodni kapłani zgromadzeni w tej naszej uczelnianej kaplicy, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że przybyliście tutaj, za to, że sprawowaliście ofiarę mszy świętej w intencji uczelni i za to, że będziecie wspierać naszą społeczność akademicką swoją modlitwą w trakcie roku akademickiego. W naszej tradycji polskiej wielkie wydarzenia rozpoczynały się właśnie mszą świętą. Takim wielkim wydarzeniem dla uczelni jest właśnie inauguracja roku akademickiego. I wśród tych wielu zawirowań, które we współczesnym świecie możemy obserwować, wśród całej tej ułudy, jak ksiądz arcybiskup powiedział do nas w homilii, która nas otacza, bardzo łatwo jest zabłądzić. Niechaj światło Ewangelii oświetla nam drogę w tym labiryncie nowoczesności, która czasami wielu, zwłaszcza młodych ludzi, potrafi sprowadzić na złe drogi, jak i również nas, jako wykładowców. Ciągle musimy pamiętać o tych zagrożeniach, które na nas czyhają w tym świecie, który jest bardzo teraz płynny i bardzo relatywny. Naszą podstawą powinna być właśnie wiara, powinna być Ewangelia, powinno być to, co nam Kościół przekazuje. I niech tak będzie w tym nadchodzącym roku akademickim. Oby nasz patron nad nami czuwał i przeprowadził nas, tak powiem, suchą nogą przez to morze, niestety zburzone coraz bardziej. Możemy to obserwować na co dzień, no, żyjąc, tak powiem, w naszym środowisku, w naszym społeczeństwie polskim. Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi i proszę przyjąć taką symboliczną wiązankę. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a władzom uczelni dziękuję za to, że program inauguracji roku akademickiego wpisały także to spotkanie przy ołtarzu, wspólną modlitwę, wspólną refleksję nad Ewangelią. Jak wspomniałem w homilii, Ewangelia akurat wypada na dzisiejszy dzień, ale też zauważmy, że modlitwa na zakończenie mszy świętej jest zachętą, abyśmy kształtowali się w szkole Ewangelii, szukali prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości. Więc jest to też komentarz do dzisiejszej Ewangelii Świętej. Bardzo dziękuję magnificencie rektorowi za te słowa i miejmy nadzieję, że to wzburzone morze uda się nam wspólnym wysiłkiem przejść dla dobra i ojczyzny naszej i Kościoła w ojczyźnie. Ja dzisiaj wyjeżdżam za chwilę do Warszawy, więc zdyspensuję się trochę z dalszych pięknych uroczystości, które będą kontynuacją, właściwie tutaj będą istotną częścią też naszej inauguracji. Zapraszam także studentów tutaj obecnych do włączenia się do duszpasterstwa akademickiego. Jest to działanie też będące ofertą Kościoła dla wychowania młodego pokolenia. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Bóg w niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Z dawna Polski tyś królował.
Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Jego Magnificencja Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wprowadzić. Naszą uroczystość rozpoczniemy odśpiewanym hymnu państwowego. Do hymnu. Uroczystość jest transmitowana online z możliwością obejrzenia w internecie z dowolnego miejsca na świecie. Proszę o wystąpienie Jego Magnificencję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, profesora nadzwyczajnego doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana. Ekscelencjo, czcigodni kapłani, szanowni posłowie RP i przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, drodzy reprezentanci władz samorządowych, magnificencje rektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni, dostojni goście według pełnionych funkcji i godności, Wysoki Senacie, drodzy pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, droga młodzieży akademicka naszej uczelni. Rozpoczynamy dzisiaj kolejny rok akademicki 2016-2017 naszej Alma Mater Jarosławiensis. Inauguracja jest zawsze wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rozwojem, postępem i samodoskonaleniem. Nowy rok akademicki rozpoczynamy w obecności wielu znamienitych gości, a także pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Bardzo serdecznie witam przybyłe duchowieństwo na czele z archipresbiterem jarosławskim, księdzem prałatem Andrzejem Surowcem. Z wielką radością witam posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Annę Schmidt-Rodziewicz i pana Mieczysława Kasprzaka. Witam władze województwa podkarpackiego. W imieniu wojewody podkarpackiego pani Ewy Leniart, pana Marcina Zaborniaka, dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Szczególnie ciepło witam przedstawicieli powiatu jarosławskiego ze starostą Tadeuszem Chrzanem na czele.
Witam panią Lucynę Paulo, naczelnika Wydziału Oświaty. W imieniu kuratora oświaty witam starszego wizytatora, pana Augustyna Jędrychów. Witam panią doktor Tatianę Korzak-Siarę, radną powiatu jarosławskiego, jednocześnie naszego pracownika. Witam pana doktora Marka Wiśniewskiego, radnego powiatu lubaczowskiego, także naszego pracownika. Witam pana Wacława Szkołę, burmistrza miasta Pruchnik oraz pana Bogusława Szylara, wójta gminy Radymno. Witam władze naszego pięknego miasta Jarosławia w osobie burmistrza Waldemara Palucha. Witam również pana Mariana Janusza, prezesa Akademii Trzeciego Wieku oraz radnego miasta Jarosławia. Serdecznie witam rektorów oraz reprezentantów uczelni akademickich, krajowych i zagranicznych, którzy znaleźli czas, aby uczestniczyć w naszej inauguracji. Witam pana profesora nadzwyczajnego, doktora habilitowanego Mariusza Cygnara, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Witam pana profesora Stanisława Gętka, dziekana Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Witam pana doktora Sławomira Soleckiego, prorektora do spraw rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W imieniu komendanta, rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, inspektora doktora habilitowanego Piotra Bogdalskiego, witam pułkownika profesora doktora habilitowanego Dariusza Kozerawskiego. Witam dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadkomendanta doktora Jarosława Truchana. Witam bardzo serdecznie rektora Uniwersytetu Preszowskiego profesora Petra Konię oraz profesora Ladisława Suchaima, prorektora tejże uczelni. Witam przedstawicieli Uniwersytetu Lwowskiego, Stawropinion, profesora Jarosława Kmitę i profesora Wiktora Idzio. Witam reprezentanta Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franko we Lwowie, panią dr Iwannę Myszczyszyn, koordynatorkę współpracy międzynarodowej. Witam serdecznie. Z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia przybyła doktor habilitowana Ludmiła Krywczuk. Bardzo serdecznie witam panią. Witam dziekana Lwowskiego Instytutu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy, panią profesor Irynę Demko wraz ze swoim zespołem. Bardzo serdecznie witam. Serdecznie witam wieloletnie przyjaciółki naszej uczelni, panią prezes i panią wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Jaworowie, panią Zofię Michniewicz oraz Ludmiłę Kiencało. Witam serdecznie. Wyrażam radość z uczestnictwa dzisiejszej uroczystości reprezentantów służb mundurowych, jak również współpracujących z nami na co dzień dyrektorów, prezesów oraz szefów instytucji państwowych, przedstawicieli urzędów, przedsiębiorstw i banków. Tutaj będzie dosyć długa lista, także bardzo bym prosił o oklaski na koniec, żebyśmy sprawnie, że tak powiem, mogli kontynuować dzisiejszą uroczystość. Pozwolę sobie przywitać brygadiera Piotra Białego, komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Jarosławiu. Witam nadinspektora doktora Krzysztofa Pobutę, komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Witam młodszego inspektora Henryka Moskwę z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Witam porucznika Tomasza Janickiego, reprezentującego 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. W imieniu pani podinspektor Joanny Szpilki, dyrektora Urzędu Celnego w Przemyślu, witam aspiranta Piotra Pałysa, kierownika oddziału celnego w Jarosławiu. Na naszą uczelność przybyli, na naszą uroczystość przybyli dyrektorzy i prezesi interesariusze zewnętrzni współpracujący z uczelnią. I tutaj
Szczególnie gorąco witam pana doktora Grzegorza Pieszko, naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, pana komisarza skarbowego Piotra Olejarza, Urząd Skarbowy w Jarosławiu, pana Jana Wygnańca, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, panią doktor Barbarę Stawarz, dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, pana Piotra Kryniszyna, dyrektora Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki w Korytnikach, pana Patrycjusza Nowakowskiego, prezesa zarządu Stowarzyszenia Centrum Wsparcia i Profilaktyki, pana Piotra Labiszaka, dyrektora Banku PKO SA, panią Halinę Kot, dyrektor oddziału Banku Zachodniego WBK, pana Zbigniewa Możdżenia, prezesa zarządu EcoStruck w Tyczynie, pana Zdzisława Wójcika, reprezentującego Polski Czerwony Krzyż, oddział w Jarosławiu, pana Lucjana Pietlucha, prezesa Geocard International, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pana Bogdana Rygla, prezesa spółki BIT oraz pana Tadeusza Słowika, właściciela restauracji klasycznej, jednocześnie radnego Rady Miasta Jarosławie. Serdecznie witam państwa i teraz proszę im o klas. Witam również przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności tutaj pana dyrektora Tadeusza Panka oraz wszystkie osoby, które związane są ze szkolnictwem na poziomie średnim i na poziomie podstawowym, które tutaj zaszczyciły nad swoją obecnością. Wiem, że niestety wszystkich nie wymieniłem, ale chciałbym również bardzo serdecznie powitać na sali byłego rektora, który ciągle nas tutaj wspiera swoją obecnością, ale również pracą dydaktyczną, pana profesora Romana Fedana. I tutaj bym prosił oczywiście o klas. Witam również pana Zbigniewa Dziedzica, prezydenta Rotary Club, który jest wśród nas, i pana Andrzeja Homeł, dyrektora biura senatora Mieczysława Golby. Bardzo serdecznie witam państwa. Jeśli kogoś pominąłem, serdecznie przepraszam, ale nie sposób jest, że tak powiem, dostrzec wszystkich tutaj z mównicy, ze względu chociażby na pewien lekki stres, który jest moim udziałem w tej chwili. No właśnie, mam tutaj podpowiedź i na sali jest również pan Jan Połeć. Szef Izby Geodezyjnej w Jarosławiu, też bardzo serdecznie witam ze względu na współpracę. Dziękuję bardzo. Witam w szanownym gronie gości, oczywiście Wysoki Senat Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu jako gospodarza uroczystości oraz wszystkich pracowników i studentów naszej uczelni. To jest wasze święto. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Szanowni Państwo, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna imieniem księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu funkcjonuje w obrębie szkół wyższych, których zadaniem jest nauczanie praktyczne połączone z wychowaniem. Podobnie jak patron naszej uczelni, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz, jako nauczyciele akademicy i zarazem wychowawcy, powinniśmy niezmiennie dbać o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Drodzy Państwo, pragnę szczególnie ciepłe słowa skierować teraz do studentów pierwszego roku rozpoczynających studia. Witam was serdecznie w murach naszej uczelni. Stając się studentami, zaczynacie nowy etap swojego życia w uczelni przez was wybranej, która zapewni wam solidną podstawę do dalszej edukacji i interesującego życia zawodowego. Serdecznie was witam i życzę, abyście znaleźli tu nie tylko wiedzę, ale mogli też realizować wszystkie swoje pasje. Wśród was jest spora grupa studentów zza naszej wschodniej granicy. Podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy się starać, aby Polska, w szczególności nasza uczelnia, była dla was drugim domem, abyście się tu czuli dobrze. Drodzy państwo, jako dynamiczna, nowoczesna uczelnia publiczna z ugruntowaną pozycją wśród innych szkół wyższych Podkarpacia kształcimy młodzież na studiach pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich oraz na studiach magisterskich. Jesteśmy największą spośród państwowych wyższych szkół zawodowych na Podkarpaciu. Nasza pozycja i znaczenie w regionie wynikają przede wszystkim z tego, że oferujemy atrakcyjne kierunki studiów i interesujące specjalności. Aktualnie kształcimy 2000
897 studentów. Możemy pochwalić się bardzo udaną rekrutacją. Proponujemy studentom kształcenie na 16 kierunkach studiów, z czego 5 stanowią kierunki inżynierskie. Pamiętamy o humanistach, którzy w naszej uczelni podnoszą swoje kwalifikacje na studiach licencjackich i magisterskich. Ogółem od 1998 roku mury naszej Alma Mater opuściło 19 284 absolwentów. Ciągle poszerzamy ofertę kierunkową studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. Będąc jednym z największych pracodawców w tej części Podkarpacia, uczelnia zatrudnia łącznie 347 osób, z czego 211 to nauczyciele akademiccy, w tym 20 profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych, 106 doktorów i 45 magistrów. Uczelnia zatrudnia również 136 pracowników administracji i obsługi. Drodzy Państwo, niezwykle ważną, fundamentalną kwestią dla naszej uczelni są finanse. Budżet uczelni na 2016 rok wynosi 33 818 tysięcy złotych. Dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną wynosi 29 milionów złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uczelnia przeznacza 87% kosztów ogółem. Na stypendia dla studentów w 2016 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 7 458 tysięcy złotych. Na sfinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych, to jest zwrot środków z Unii Europejskiej, planowana jest kwota około 0,5 miliona złotych. W planach uczelni, podobnie jak w latach ubiegłych, jest pozyskiwanie środków zarówno z resortu nauki i szkolnictwa wyższego, jak i z innych źródeł, a w szczególności z funduszy unijnych. Szanowni Państwo, pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować panu ministrowi Jarosławowi Gowinowi za utrzymanie niemal na niezmienionym poziomie dotacji do naszej uczelni. Bardzo to doceniamy. Ważnym czynnikiem prorozwojowym uczelni są granty i projekty, o które aplikujemy i które realizujemy. Z nową perspektywą budżetową uczelni, nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej, PWST podjęła starania pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych dotyczące działań rozwojowych zgodnie z misją i strategią rozwoju uczelni. Obecny okres programowania 2014 do 2020 to czas działań projakościowych, wypełnienia zbudowanych już obiektów nowoczesnym sprzętem dydaktycznym i badawczym, co umożliwi kształcenie na najwyższym poziomie zgodnie z oczekiwaniami regionalnego i krajowego rynku pracy. Uczelnia pod koniec roku rozpoczyna projekt systemowy pod tytułem Rozbudowa bazy dydaktycznej PWST w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy. W ramach zadania w latach 2007-2019 planujemy zakup wyposażenia dla ponad 20 laboratoriów. Wymienię tylko kilka z nich, na przykład laboratorium przetwarzania obrazów i sygnałów, laboratorium sieci komputerowych, laboratorium geoinformatyczne, laboratorium kryminalistyczne czy pracownie umiejętności pielęgniarskich. Kolejnym działaniem z myślą o naszych studentach jest program praktyk zawodowych, którego pilotaż finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie się z końcem 2016 roku. W ramach programu studenci studiów o profilu praktycznym będą mogli ubiegać się o 6-miesięczne płatne praktyki w przedsiębiorstwach. Wymierne korzyści dla studentów to 11 tysięcy złotych za płatne praktyki. Nieocenioną korzyścią będzie wczesny kontakt, bo już na drugim roku studiów z pracodawcą, co znacznie zwiększy szanse naszych studentów na rynku pracy. Drodzy Państwo, bardzo ważnymi przejawami działalności uczelni, dzięki którym jesteśmy dobrze postrzegani w Polsce i poza granicami naszego kraju, są wydawane liczne publikacje naukowe oraz organizowane sympozja i konferencje, w dużym stopniu mające wymiar międzynarodowy. Cieszę, że w naszej uczelni także studenci organizują coraz więcej konferencji. Na uwagę zasługuje przy tym fakt, że funkcjonuje u nas aż 19 kół naukowych oraz organizacji studenckich.
Szanowni Państwo, w minionym roku akademickim w dalszym ciągu prowadziliśmy współpracę z innymi uczelniami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Mamy dotychczas łącznie podpisanych 41 umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami i instytutami naukowymi. W ubiegłym roku akademickim podpisaliśmy 11 umów bilateralnych z partnerami ze Słowacji, Czech, Turcji, Słowenii, Hiszpanii, Bułgarii i Mołdawii. Niezwykle istotnym elementem umożliwiającym zagraniczną wymianę studentów i pracowników jest program Erasmus+, w ramach którego mamy podpisanych łącznie aż 45 umów z uczelniami wyższymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Turcji. W rezultacie następuje coraz większe umiędzynarodowienie naszej uczelni. Szanowni Państwo, ciągle dążymy do podnoszenia poziomu kształcenia i warunków studiowania w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Ważną kwestią jest pomoc socjalna dla studentów. W ubiegłym roku akademickim stypendia uzyskało 1789 studentów. Z zapomóg losowych skorzystało 92 studentów. Maksymalna kwota takiej zapomogi to 1200 zł. Szanowni Państwo, nasi studenci są bardzo aktywni sportowo. W roku akademickim 2015-2016 klub uczelniany AZSP WST Jarosław zrzeszał 320 członków. W ramach członkostwa nasi studenci mogli uczestniczyć w treningach sekcji sportowych organizowanych w obiektach naszej uczelni oraz siłowni. W współzawodnictwie sportowym szkół wyższych województwa podkarpackiego klub uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej został skwalifikowany na czwartym miejscu. Nasi studenci wywalczyli wysokie drugie i trzecie miejsca. Nasze studentki startowały w półfinałach akademickich mistrzostw Polski w siatkówce kobiet oraz finałach akademickich mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet. W klasyfikacji typów uczelni wśród PWZ-ów w Polsce uplasowały się na trzecim miejscu. Jest to bardzo duże osiągnięcie. Warto pochwalić się faktem, iż w czerwcu bieżącego roku w Katowicach w pierwszych akademickich mistrzostwach Polski w boksie w kategorii plus 91 kg nasz student pan Artur Bulik wywalczył akademickie mistrzostwa Polski. Bardzo serdecznie gratuluję z tego miejsca. Szanowni Państwo, odnosząc się do naszych zamierzeń na najbliższą i dalszą przyszłość, chciałbym podkreślić, że postaramy się uatrakcyjniać ofertę edukacyjną, ciągle dostosowując kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Będziemy obejmować patronatem naszej uczelni kolejne szkoły średnie, licząc na to, że ich absolwenci wezmą pod uwagę możliwość studiowania w Jarosławiu. Będziemy poszerzać spotkania edukacyjne oraz wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych. Będziemy rozwijać działalność Akademickiego Biura Karier w celu stworzenia szerszej możliwości podjęcia pracy przez absolwentów naszej uczelni. Będziemy wspomagać w rozwoju działalność cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem Uniwersytetu Dziecięcego oraz Młodzieżowego Uniwersytetu Biznesu, a także Akademii Trzeciego Wieku. Moi drodzy, przed nami bardzo trudny rok związany ze zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Wyrażam więc przekonanie, że w podejmowanych działaniach służących zapewnieniu jak najlepszych warunków funkcjonowania naszej Alma Mater Jarosławiensis mogę liczyć na sojuszników wśród prorektorów, dyrektorów instytutów, pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych i obsługi, a także studentów, jak również wśród osób duchownych, parlamentarzystów oraz władz samorządowych powiatu jarosławskiego i sąsiadujących powiatów, a także wśród władz miasta Jarosławia. Szczególnie liczymy na dalszą pomoc w tym względzie konwentu naszej uczelni. Liczę również na współpracę z osobami skupionymi w Akademii Trzeciego Wieku. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie pogratulować naszemu pracownikowi, panu doktorowi Krzysztofowi Pobucie, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie, nominacji generalskiej, a tym samym awansu zawodowego na stopień nadinspektora policji. Bardzo serdecznie gratuluję i chciałbym wręczyć kwiaty.
Jeszcze tylko dwie godzinki. Żart. Szanowni Państwo, życzę w nowym roku akademickim całej społeczności naszej uczelni wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech będzie to rok pełen sukcesów dla każdego pracownika i studenta, dla całej naszej uczelni. Szanowni Państwo, rok akademicki 2016-2017 uważam za otwarty. Ut bonum felix faustum fortuma quae sit. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Chór akademicki Appassionato pod kierownictwem pani magister Lucyny Kozioł. Proszę o odśpiewany Gaudium Mater Polonia. Ale też wielką przyjemność przekazać Państwu kilka słów w formie listu, które na moje ręce, za moim pośrednictwem kieruję do Państwa z okazji dzisiejszej inauguracji roku akademickiego prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Magnificencjo, Panie Rektorze, Szanowni Państwo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016-2017 Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Żałuję, że nie dane mi będzie uczestniczyć w tym ważnym dla społeczności akademickiej i całego regionu wydarzeniu. Proszę o przyjęcie wyrazów mojego szacunku i uznania za Państwa dotychczasową działalność i owoce codziennej pracy. Państwa uczelnia trwale wpisała się w życie Jarosławia i jest dowodem na to, że można szybko reagować na potrzeby regionalnych środowisk gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych. Na najwyższy szacunek zasługuje także fakt, że Państwa uczelnia nie tylko oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, ale jest też zaangażowana w życie lokalne. Nie ma szkoły wyższej bez pracowników naukowych w tak ważnym w życiu akademickim dniu. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez lata przyczynili się do sukcesu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Na wdzięczność zasługują ci, którzy poświęcali i poświęcają swój czas i energię, aby poprzez pracę tutaj umożliwiać kolejnym pokoleniom młodzieży rozwijanie skrzydeł. Za wytrwałość i pracę dla dobra studentów dziękuję. Drodzy studenci, jesteście w pięknym etapie życia. Niech nowy rok akademicki stanie się dla wszystkich Was czasem wielkich możliwości i wykorzystanych szans.
Serdecznie pozdrawiam uczestników dzisiejszych uroczystości. Życzę Państwu, by Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu pozostała miejscem, w którym młody człowiek znajduje inspirację i szansę rozwoju. Łączę wyrazy szacunku prezes Rady Ministrów Beata Szydło. Drodzy studenci, pozwólcie, że powiem Wam jeszcze kilka słów. Część z Was dzisiaj po raz pierwszy, część już po raz kolejny rozpoczyna naukę w naszej jarosławskiej uczelni. Myślę, że to jeden z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy czas w życiu każdego młodego człowieka. Wiedza, którą tu zdobędziecie, rozwinie Was naukowo, merytorycznie, intelektualnie, mentalnie, towarzysko, bo przecież nawiążecie tutaj przyjaźnie, z których część na pewno przetrwa do końca życia, być może związki. Rozwiniecie się też duchowo. Jesteście i staniecie się intelektualną elitą Polski, Podkarpacia i naszego miasta Jarosławia. Życzę Wam, abyście ten dzień, szczególnie ci z Was, którzy po raz pierwszy dzisiaj rozpoczynają ten nowy, wyższy akademicki poziom kształcenia i nauki, ale też nowy poziom, nowy etap w swoim życiu, życzę Wam, abyście do końca życia zapamiętali ten dzień i aby nigdy dla żadnego z Was czas spędzony tutaj i wiedza, którą zdobędziecie, nie okazały się czasem straconym i wiedzą zmarnowaną. Życzę Wam powodzenia w nowym roku akademickim i powodzenia w egzaminach, a na ręce magnificencji Pana Rektora przekazuję pismo Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję. W imieniu Pani Wojewody Podkarpackiego proszę o zadanie głosu przez Pana Marcina Zawodnika. To wielki zaszczyt, że mogę wspólnie z Państwem świętować inaugurację roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Dla całej społeczności uczelnianej jest to wydarzenie niezwykle ważne i skłaniające do refleksji. Dlatego też pragnę skierować do całej społeczności akademickiej serdeczne słowa powitania i szczere życzenia. Pragnę powitać wszystkich nauczycieli akademickich. To Państwo nadajecie charakter i kształt tej uczelni. W Waszych rękach jest kształcenie i wychowywanie młodych ludzi. Z uznaniem obserwuję Państwa zaangażowanie oraz współodpowiedzialność za wysoki poziom nauczania i sprawne funkcjonowanie uczelni. Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wojewody, szczególnie w tym miejscu chciałbym życzyć wszystkiego dobrego młodzieży, dorosłym już osobom, które rozpoczynają naukę w naszej jarosławskiej uczelni. Życząc wszystkiego, co oczekujecie od zdobywania wiedzy i zaangażowania na przyszłość. Dlatego też w tym miejscu chciałbym życzyć dobrego rozpoczęcia tego roku akademickiego. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez Pana Starostę Powiatu Jarosławskiego Tadeusza Krzanę. Rozpoczynamy dziś wszyscy wspólnie kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. To uczelnia, z której jesteśmy i chcemy być dumni. Z radością od wielu lat obserwuję jej rozwój. Jednocześnie jako przewodniczący konwentu na co dzień przyglądam się zmianom, które tutaj zachodzą. Z wielką radością też przyjąłem wiadomość, że w swojej kategorii jesteście najlepsi na Podkarpaciu. Gratulacje. To dobry sygnał, ale jednocześnie powód do wytężonej pracy. Rola lidera zobowiązuje. Ci, którzy są za Wami, stawiają sobie naszą Państwową Wyższą Techniczno-Ekonomiczną Uczelnię za wzór. Szanowni Państwo, uczelnia pod nowym kierownictwem postawiła sobie ambitne zobowiązania. To
dostosowanie kierunków nauczania do zmiennego rynku pracy w naszym kraju. Mówił o tym dzisiaj magnificencja pan rektor. Nie jest łatwo kształcić bardzo dobrej klasy specjalistów, którzy od razu po studiach znajdują pracę w zawodzie. Ale trzeba takie wyzwania podejmować. Jarosławska uczelnia musi być z jednej strony synonimem jakości, z drugiej szkołą wyższą, która cieszy się powodzeniem wśród młodych ludzi, którzy coraz baczniej zwracają uwagę, gdzie rozpocząć swoją ścieżkę kariery zawodowej. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa kadra naukowa. Wiem, że z roku na rok w murach naszej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej jest coraz więcej wysokiej klasy profesorów, doktorów i magistrów. To cieszy i daje gwarancję rozwoju. Jestem przekonany, że ten trend zostanie utrzymany. Zwracając się do studentów, chcę powiedzieć, że ważne jest, żebyście dobrze wykorzystali ten czas dany wam na tej uczelni. Zdobywajcie wiedzę i kompetencje. Dawajcie siebie wszystko, co możecie, bo będzie to z korzyścią dla was, ale także dla naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która potrzebuje wykształconych obywateli. Nie zapominajcie także o tym, że czas studiowania to także możliwość otwarcia na aktywność społeczną, sportową czy publiczną. Interesujcie się tym, co dzieje się dookoła was. Bądźcie aktywnymi aktorami na naszej lokalnej scenie w naszej małej ojczyźnie. Na koniec chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna już od wielu lat buduje tradycję, którą my zostawimy przyszłym pokoleniom. Jaka to będzie pamięć, zależy od nas wszystkich, ale zależy również przede wszystkim od kadry i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej. Zależy również od tych, którzy wspierają Jarosławską uczelnię. Myślę, że warto z tą refleksją wejść w nowy rok akademicki. Życzę wszystkim Państwu udanego nowego roku akademickiego. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przez pana burmistrza miasta Jarosławia, pana Waldemara Paluchy. Rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej imieniem błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu to szczególny dzień dla naszego miasta, ponieważ młodzież ukierunkowana na Jarosław staje się dzisiaj jego częścią. To szczególny dzień i szczególna uczelnia. Pamiętam ponad 25 lat temu, jak wyglądały mury tej uczelni. Miałem zaszczyt pełnić tutaj służbę wojskową. Przez 2 lata w tych murach właśnie służyłem. Służyłem Polsce. Wiedząc, że niestety jarosławska jednostka będzie likwidowana, postanowiono przekazać ten obiekt właśnie powstającej nowej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. I w tym czasie rozpoczął się rozwój tej uczelni. Mury, które były stare, obdrapane, zaczęły pięknieć. Zaczęły budować się nowe obiekty. A ja miałem honor i zaszczyt na tej uczelni także studiować. Po tych latach kolejnych dzisiaj jestem burmistrzem miasta, jak również wiceprzewodniczącym konwentu uczelnianego. I mogę wspierać tę uczelnię. Wspierać tę uczelnię, która stanowi rozwój młodych ludzi, którzy tutaj studiują, ale przede wszystkim rozwój, który jest tak bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Uczelnia to nie tylko budynki, ale przede wszystkim wspaniała, wyśmienita i bardzo profesjonalna kadra zawodowa. Magnificencja pan rektor w wyjątkowy sposób prowadzi misję tej uczelni. Podnosi kwalifikacje wszystkich profesorów, którzy tutaj na co dzień wykładają. I dzięki temu droga młodzieży, która możecie tutaj dzisiaj studiować. Możecie studiować na wyjątkowej uczelni i chciałbym, abyście czerpali odpowiednią wiedzę ze słów właśnie tej całej kadry naukowej i wszystkich profesorów. Z tego miejsca chciałbym szczególnie przywitać tych wszystkich, którzy po raz pierwszy na Jarosławskiej Uczelni są w takim miejscu i są podczas tej inauguracji. Pamiętajcie, że abyście w przyszłości byli dobrymi ambasadorami właśnie tej uczelni, jak również naszego miasta. Z tego miejsca chciałbym wszystkim życzyć wszelkiej pomyślności, a na ręce magnificencji pana rektora złożyć gratulacje, podziękowania i przede wszystkim zapewnić o moim wsparciu i o tym, że będziemy w przyszłości jeszcze wiele razy współpracować. Dziękuję bardzo. Panią prorektor, docent doktor Dorotę Dejnia. Szanowni Państwo, z okazji inauguracji nowego roku akademickiego na adres uczelni otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych. Wśród nich jest list od wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, od marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla, od rektorów wielu uczelni, od jednostek samorządu terytorialnego, od wielu firm, przedsiębiorstw, a także osób prywatnych. Pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment listu od ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wiceprezesa Rady Ministrów, pana Jarosława Gowina. Całość listu będzie dostępna na stronie internetowej. Wasze magnificencje, wysokie senaty, profesorowie i pracownicy akademicy, drodzy studenci, w uszach wielu z nas brzmią jeszcze dostojne dźwięki pieśni Gaudemater Polonia. Rozpoczęliśmy kolejny rok pracy i nauki. Stajemy, jak zawsze, pełni nadziei z nowymi siłami, gotowi podjąć nowe wyzwania. Wierzę, że nadchodzące miesiące będą czasem ożywczym, czasem wprowadzenia zmian mających służyć całemu środowisku akademickiemu. Polskiej nauce potrzeba głębokich zmian systemowych, uwolnienia jej od nadmiaru biurokracji. Temu ma służyć przygotowana przez ministerstwo ustawa deregulacyjna. Dalszym krokiem, do którego mają nas przygotować najbliższe miesiące intensywnych rozmów, konsultowania problemów, debaty wewnątrz środowiska akademickiego, będzie Narodowy Kongres Nauki, planowany na wrzesień 2017 roku. Drodzy studenci, choć zwracam się do Was na końcu listu, pamiętajcie, że wszystko, o czym była mowa, ma służyć Wam, Waszemu rozwojowi intelektualnemu, kulturowemu. Ma pomóc Wam w zawodowym starcie. Pragnę Was zapewnić, że każda dziedzina wiedzy, zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, ma równe prawo do rozwoju i inwestowania w nią. Życzę Wam zapału do nauki, odwagi w poszukiwaniach dróg zawodowych i naukowych, a także w dokonywaniu wyborów życiowych, które często towarzyszą latom studiów. Całej społeczności akademickiej życzę dobrego, twórczego i radosnego roku pracy naukowej.
Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szanowni Państwo, w tym miejscu pragnę również złożyć gratulacje pracownikom naszej uczelni, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe. To był rok historyczny w naszej uczelni, ponieważ tak się zdarzyło, że aż 4 osoby pozytywnie zakończyły proces habilitacji. A co więcej, proszę Państwa, 3 osoby, trójka naszych pracowników dydaktycznych, czyli pracowników, którzy są na podstawowym miejscu pracy właśnie w naszej uczelni w Jarosławiu. W tym szacownym gronie znaleźli się doktor habilitowany Janusz Dąbrowski, ksiądz doktor habilitowany Witold Ostafiński, doktor habilitowany Krystian Kozioł oraz, proszę Państwa, jego magnificencja, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Krzysztof Rejman. Bardzo proszę wyczytane osoby o przyjęcie gratulacji i symbolicznego bukietu kwiatów. Jego magnificencję rektora, profesora nadzwyczajnego, doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana i prorektora do spraw studenckich, doktora inżyniera Ryszarda Pukałę o dokonanie immatrykulacji wyróżnionych studentów. Do ślubowania. Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. I rozwoju własnej osobowości. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni. Odnosić się z szacunkiem do władz uczelni. I wszystkich członków jej społeczności. I wszystkich członków jej społeczności. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Stosować prawa i obyczaje akademickie. Oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Dziękuję. Po ślubowaniu. Thank you.
Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsca. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela studentów Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Krystiana Stankiewicza. Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, dostojni goście, drogie koleżanki i koledzy studenci. Dzisiejszy dzień ma szczególny wymiar nie tylko dla nowo przyjętych studentów oraz całej społeczności akademickiej, ale także dla mnie osobiście. Mam zaszczyt po raz kolejny jako wiceprzewodniczący samorządu studenckiego witać Was, koleżanki i koledzy, w progach naszej uczelni. Gratuluję studentom pierwszego roku słusznego wyboru uczelni. Wyrażam przekonanie, że z łatwością będziecie potrafili odnaleźć się w nowym środowisku, które przez najbliższe lata stanie się częścią waszego życia. Studia to czas, który od wielu pokoleń określany jest jako najwspanialszy okres w życiu młodego człowieka. Uczyńmy więc wszystko, aby po tych kilku latach słowa te także i dla was nabrały takiej właśnie wartości. Tu w murach naszej uczelni czekają na was nowe doświadczenia. Znajomości oraz wydarzenia, które będą miały wpływ na dalsze losy. Chciałbym zaprosić was do współpracy. Chciałbym, byście stali się pełnoprawnymi uczestnikami podejmowanych inicjatyw, a także byście mogli z dumą powiedzieć, że jesteście absolwentami tej uczelni. Ważnym faktem jest to, że jako wspólnota studencka, rozwijając swoje zainteresowania, stajemy się współtwórcami tego wielkiego przedsięwzięcia i zadania, jakim jest nasza uczelnia. Koleżanki i koledzy, macie jako studenci niepowtarzalną okazję, aby rozwijać własne pasje i zainteresowania w studenckich kołach naukowych. Dla tych zaś, którzy pragną realizować swoje sportowe pasje, czeka bogata oferta sekcji sportowych odnoszących sukcesy na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Chętnych do aktywnego działania zapraszamy do pracy w samorządzie studenckim oraz innych organizacji niosących pomoc dla tych najbardziej potrzebujących. Myślę, że każdy z was ma szansę znaleźć coś dla siebie. Wystarczą tylko dobre chęci, jak i zaangażowanie. Niezwykle istotnym elementem w działalności samorządu studenckiego, czyli nas wszystkich, jest współpraca z władzami uczelni. Pragnę w tym miejscu podziękować władzom uczelni za konstruktywną, merytoryczną i wielowymiarową współpracę, której celem jest przede wszystkim dobro studenta. Dziękując, proszę o kontynuację takich inicjatyw i jednocześnie wyrażam życzenie, by dalsza współpraca okazała się nadal tak owocna jak dotychczas. Raz jeszcze w imieniu własnym, ale także wszystkich organów samorządu studenckiego i społeczności studenckiej, witam was bardzo ciepło w progach naszej uczelni, a także zachęcam, byście szukali tu wiedzy i przyjaciół, a zdobyte niech wam służy w dalszej perspektywie. Dziękuję. Szanowni państwo, proszę o powstanie. Zapraszam chór. Chór akademicki Appassionato pod kierownictwem pani magister Lucyny Kozioł. Proszę o odśpiewanie Gaudeamus Igitur. Juventutem, post molestam, sedectutem, nos habebit cum.
professores, vivat membrum quod vivet, vivat membra ferive, semper sidit flore, semper sidit flore. Sztandar Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wyprowadził.